Opowiadałem już Wam przy okazji omawiania gry Cold Waters o tak zwanym Epic Mod. Czym w ogóle jest Epic Mod? Zacznijmy od tego. Jest to bardzo duży mod stworzony przez społeczność, głównie rosyjską, ale nie tylko. Tak naprawdę dodający do tej gry 100 czy nawet 150% więcej materiału. I nie chodzi wyłącznie o kwestie typu poprawione jakoś tam tekstury czy parę nowych misji. Nie, ten mod w zasadzie dodaje o wiele więcej niż dawała sama gra. Ponieważ tak, dodaje nowe okręty, systematyzuje okręty, krótko mówiąc, nie ma już opcji, żebyśmy grali w okresie niehistorycznym, danym okresie historycznym, okrętem, który nie był w danym okresie dostępny. Po trzecie, dodaje okręty nawodne. Tak, dzięki temu możecie pływać także jednostkami nawodnymi, zwalczając wrogie okręty podwodne, co wprowadza grę na zupełnie nowy poziom. Dodaje masę nowych scenariuszy, kilka nowych kampanii, łącznie z czasami najbardziej współczesnymi. W efekcie czego powiedziałbym, że daje dokładnie to, co ta gra powinna mieć od początku, a czego niestety nie ma i czego nie dostała od twórców. I co więcej, daje nam to za darmo. O ile gdybyśmy chcieli mieć coś takiego twórców, to pewnie musielibyśmy zapłacić za DLC tyle i tyle, i to czasami nawet nie mało, tak tu dostajemy to za darmo. Pytanie brzmi więc, jak to zdobyć? Po pierwsze musimy mieć Cold Waters kupione oczywiście i co jest ważne, w momencie kiedy będziecie chcieli instalować Epic Mod, polecam bardzo mocno odinstalować czy usunąć z gry, gdzieś tam sobie skopiować na bok wszystkie pliki save, wszystkie wasze własne scenariusze, mody i tak dalej. Jeżeli jakieś macie oczywiście. Jeżeli nie macie, to nie ma problemu. Natomiast generalnie wiadomo, że Epic Mod przy instalowaniu nie lubi się z plikami nie będącymi podstawową wersją gry. Dlatego najlepiej go instalować na surową wersję gry, taką od razu pobraną ze Steama. Więc kiedy będziecie chcieli to zrobić, wchodzimy na stronę coldhunter.ru i tutaj klikamy na ten link. On jest po rosyjsku, ale nie przejmujcie się. Epic Mod jest bazowo po rosyjsku, natomiast jest jak najbardziej także po angielsku. Kiedy na to klikniemy, przeniesiemy się do takiego okienka na Drive Goggle. Pojawi nam się ostrzeżenie, że nie można pobrać pliku, że nie można wyświetlić poglądu pliku. Nie przejmujmy się tym, klikamy na pobierz, przeskoczymy tutaj. Dowiemy się, że Google nie może przeskanować tego pliku w poszukiwaniu wirusów. Nie ma się co przejmować, pobieramy mimo to. Jak widzicie, zajmuje on 1,5 giga, czyli no, niewiele mniej niż podstawowa gra, w efekcie czego pobranie go na pewno trochę zajmie. Zwłaszcza, czy zależy od waszego przesyłu, natomiast może potrwać i z tym się trzeba liczyć. Po przesłaniu pliku najlepiej od razu go skopiować do głównego katalogu gry Cold Waters. W dziale Steam Apps Common Cold Waters. Ponieważ będziemy go potrzebować tutaj, więc najlepiej od razu pobrać go tutaj, a następnie go rozpakowujemy. Będziecie potrzebować do tego pliku programu rozpakowującego 7-Zip albo WinRAR. 7-Zip jest darmowy, WinRAR też, ale WinRAR lubi nas straszyć czasem, że potrzebujemy czegoś, żeby płacić. Generalnie rozpakowywanie tego trochę zajmie. Jak widzicie, jest to, mówiłem, 1,5-gigowy plik z bardzo dużą ilością plików własnych. Natomiast nie ma się tym co przejmować, rozpakowujemy go do katalogu głównego gry. Czemu do katalogu głównego gry tak radziłem od razu? Ponieważ on nam utworzy od razu tutaj katalog mods, który będzie potrzebny nam. I generalnie wygodniej będzie nam operować, kiedy będziemy już to mieli wszystko od razu w katalogu głównym gry, ponieważ on instaluje się w tym katalogu, do którego go skopiowaliśmy. To jest ważne. Kiedy pierwszy raz go pobrałem, to myślałem, że on działa jak inne mody, czyli po prostu miałem go sobie skopiowanego do mojego głównego katalogu pobierania i tam go włączyłem, zakładając, że on sam sobie znajdzie ścieżkę do zainstalowania, tak jak to często z różnymi DLC modami jest, ale nie, tutaj musimy go automatycznie skopiować do głównego katalogu gry, żeby się zainstalował. Te rosyjskie napisy, jeżeli kogoś przerażają, z góry zaznaczam, gra nie wymaga posiadania tych czcionek rosyjskich.
Są takie gry, zwłaszcza gry z jakichś właśnie dziwnych krajów, typu Japonia, Chiny, które czasem, żeby chodziły nam na komputerze z naszym Windowsem, to wymagają pobrania dodatkowych plików z czcionkami z danego regionu geograficznego. Cold Waters nie ma tego problemu, możemy go pobrać, aczkolwiek gra później wprowadza. Możemy po zainstalowaniu tego modu opcję wykorzystania języka rosyjskiego i to, co ciekawe, zarówno w formie literek, jak i w formie dźwiękowej, czyli możemy na przykład dostawać komendy po rosyjsku, ponieważ gra daje nam także możliwość pływania radzieckimi okrętami podwodnymi, co też uważam, że jest bardzo fajną sprawą. Jeżeli kogoś na przykład przyszłaby ochota na stworzenie misji czy kampanii dla polskich okrętów wojennych, podwodnych z okresu na przykład Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, albo nawet po 1989 roku, w końcu mieliśmy kiedy kilka okrętów podwodnych, także tego niesławnego niestety orła, który ciągle jeszcze się jakoś tam unosi na wodzie, myślę, że siłą woli marynarzy albo jakąś zaawansowaną magią, bo powiedzmy szczerze, to jest pływająca trumna już w tym momencie, to można wykorzystać tę grę i stworzyć taki scenariusz, zwłaszcza, że modowanie misji do niej jest bardzo proste, całkowicie oparte jest na plikach tekstowych. To był taki ukłon twórców w stronę graczy na samym początku, kiedy właściwie dali nam narzędzia do ręki od samego początku. Niestety oznaczało to, że olali sami sprawę i w efekcie czego twórcy gry nie rozwijali już tej gry potem, nad czym ubolewam osobiście, bo gra miała moim zdaniem bardzo duży potencjał. Okej, kiedy nam gra się już zainstalowała, klikamy na, znaczy przepraszam, dopiero spakowało, klikamy na Epic Mod Install, dlatego też sugerowałem, żeby to wszystko było zrobione w jednym katalogu gry. Aha, warte zauważenia. Epic Mod, no oczywiście będziemy mieli to ostrzeżenie zapewne. Epic Mod podnosi nieco jakość gry. Więc jeżeli macie na przykład słabsze komputery, czy laptopy właściwie bardziej, i podstawowy Cold Waters schodził wam być może powoli, to ostrzegam, że Epic Mod może jeszcze bardziej spowolnić grę. Więc tak, kiedy włączymy opcję instalacji, to pojawi nam się okienko z pytaniem o grę, o katalog moc. Na starcie go zapewne nie mamy, więc trzeba będzie albo. Generalnie w tym momencie już przy instalacji ten mod go tworzy. W pierwszych wersjach trzeba było ten katalog stworzyć ręcznie, w tym momencie już on go tworzy automatycznie. I przechodzimy. I mamy tutaj okienko instalacji tych trzech modów. Pierwszy mod to jest właśnie Epic Mod i jego chcemy mieć zdecydowanie. Drugi. To jest taki dodatek mało istotny, ale może być wygodny. Mianowicie on po zainstalowaniu go, te wszystkie trzy okienka boczne po prawej stronie ekranu są, przepraszam, w dolnej części ekranu są widoczne od razu. Nie musimy ich włączać. A to jest mod, który umieszcza z kolei te okienka właśnie po prawej stronie ekranu docelowo widocznie. Więc jeżeli chcecie mieć po prostu wszystkie panele widoczne w trakcie rozgrywki, to możecie sobie także te dwa mody zainstalować. One trochę, myślę, ułatwiają rozgrywkę. Natomiast, żeby mieć w ogóle Epic Moda, to musimy zainstalować to. Wybieramy to menu i klikamy na Enable Selected Mod. To potrafi trochę potrwać. Tam widzicie w lewym dolnym rogu, przepraszam, w prawym dolnym rogu oczywiście, jest okienko. Mamy w tym momencie instalację Epic Mod. To, jak powiedziałem, lubi trochę potrwać. Widziałem u niektórych to się instalowało w minutę, dwie. U mnie to potrafiło się zainstalować w kilka minut. Myślę, że to zależy od komputera. Po drugie, od tego, jaka wersja tego modu jest, bo to ja w tym momencie instaluję wersję 2.2.9. W tym momencie, kiedy go oglądacie, zapewne będzie już dostępna wersja bardziej współczesna. Ok, a więc teraz, kiedy mamy już Epic Mod zainstalowany, możemy sobie doinstalować oba pozostałe, ale jak powiedziałem, to już nie jest kwestia obowiązkowa. One na pewno czynią grę wygodniejszą, więc jeżeli chcecie, też możecie sobie zainstalować. Ja w tym momencie zostanę tylko przy Epic Modzie i mając już go zainstalowanego, można uchomić grę. Za pierwszym razem, kiedy po raz pierwszy po instalacji Epic Moda uruchamiamy grę, gra lubi się uruchamiać nieco wolniej.
zauważyłem to, ponieważ instaluję go sobie już trzeci raz na potrzeby. Raz, ponieważ pierwszy raz się uczyłem, drugi raz, kiedy zrobiłem jakiś błąd, i trzeci raz, teraz dopiero kiedy odpalam na potrzeby tego materiału. Więc to potrafi potrwać chwilę, dwie albo trzy, ale warto to czekać, bo one naprawdę robi różnicę. Ja początkowo byłem do tego nastawiony trochę sceptycznie z założenia, sama gra daje dużo, po co mi więc więcej, ale po tym jak go sobie ostatecznie uruchomiłem, odpaliłem i tak dalej, to poczułem różnicę i poczułem, że wreszcie to jest to, że dzięki temu modowi Cold Waters rzeczywiście stało się taką grą, jaką powinna być od początku. Czyli rzeczywiście lekkim, znaczmy lekkim, bo to jest gra lekka, ale jednak tytułem poświęconym współczesnym działaniom morsko-powietrznym, tyle że z punktu widzenia pojedynczej jednostki. Nie jest to gra typu Command, czy... O, właśnie, odpaliło się. Więc tak. Kiedy nam się uruchomi, to widzicie, zmieni się ekran główny. Mamy tutaj u dołu informację, że mamy Epic Mod. I mamy teraz opcję. W trening nie zaszły żadne zmiany. Nowe logo, powiedziałbym, może nie jest aż tak różnorodne jak poprzednie, ale jak żywo kojarzy mi się, nie wiem czy celowo, to twórcy zrobili właśnie z Czerwonym Sztormem i tą jedną z końcowych części książki, w których właśnie brytyjskie okręty podwodne wykonują rajd na Związek Radziecki i napotykają na swojej drodze rosyjską Alfę. Więc teraz możemy zobaczyć, co nam gra dała nowego. Kampanie. W podstawce były 3. Tutaj jest ich 14. Myślę, że jesteście w stanie docenić różnicę. Mamy oczywiście te 3 podstawowe, ale teraz mamy ich kilka razy więcej, przy czym czerwone pozwalają nam grać także Związkiem Radzieckim. Albo Rosją współczesną. O, tu popełniłem błąd, przepraszam was bardzo, mówiłem o 2020, ale nie, to jest z 2000 roku ostatnia kampania NATO na Morzu Południowochińskim, ale i tak, jak widzicie, jest tego dużo. Powiem tak, generalnie nie przepadam za misjami i kampaniami wczesnymi, czyli z lat 60., ponieważ sprzęt z tamtych czasów no, nie jest tak imponujący, nie daje takich fajnych opcji jak ten późniejszy, ale generalnie jest już, widzicie, w czym wybierać, jeżeli chodzi o kampanię. A to nie wszystko. Mi Cold Waters z Epic Modem chodzi trochę wolniej. Ja mam jednak sprzęt trochę starszej generacji, nie kupowany pod kątem grania w gry, co niestety odbija mi się czkawką przy wszelkiego rodzaju tytułach wydanych kilka lat do tyłu, ale mimo to sama gra chodzi dobrze. Menu zwalnia, zauważyłem. Czasami też, jeżeli też ustawię na najlepsze ustawienia graficzne, to wtedy mogą być problemy, natomiast generalnie tak to nie ma problemu. Tak w samej rozgrywce nie jest to problem. Zresztą widzieliście już na materiałach, które nagrywałem. Teraz możemy zobaczyć podstawowe misje. Jak widzicie, tutaj zaszły duże zmiany. Misji mamy łącznie 43. Niektóre z nich są to powtórki wcześniejszych misji, tyle że z dostępnością różnych stron. Tak jak tutaj widzicie, na przykład The Duel, czyli ten pierwszy scenariusz zazwyczaj, który każdy gra, czyli pojedynek pomiędzy dwoma okrętami podwodnymi. W podstawce był on tylko dostępny ze strony amerykańskiej, tutaj możemy zagrać nim także ze strony rosyjskiej. Mamy także sporo zupełnie nowych scenariuszy. Białe to są scenariusze z podstawki, natomiast pozostałe kolory to są już scenariusze, które się zostały dodane w tej rozgrywce. I z takich ciekawostek, powiedzmy, że wybiorę... Tak się staram teraz przypomnieć, którym z nich to był. O, tu widzicie,
to jest to, czego też w podstawce nie było za dużo, czyli scenariusze poświęcone atakom na cele lądowe. Tak jak tutaj mamy ten scenariusz w obu wersjach, więc możemy sobie postrzelać pociskami manewrującymi zarówno NATO, jak i rosyjskimi. Mamy takie misje nietypowe, jak na przykład tutaj mamy za zadanie przetransportować oddział specnazu na Jan Mayen, wyspę położoną na zachód od Norwegii. Generalnie ten mod rzeczywiście wprowadza dużo. Chciałbym wam jeszcze pokazać. O właśnie, to jest chyba tu. Start. Nie zamierzam oczywiście grać, a o właśnie, o to co mi chodziło. Możemy, jak mówiłem, grać po raz pierwszy teraz okrętami nawodnymi. I to rzeczywiście. Nie tylko jakimiś korwetami, ale jak widzicie, jest dostępna spora i gama. Przy czym to, co mi się podoba, to to, że twórcy wprowadzili ograniczenia dotyczące okresów. Czyli nie pogramy na przykład okrętem, który nie jest dostępny w danym okresie. Na przykład został już ta klasa została wycofana. I o tym trzeba pamiętać. Dlatego na przykład w tym scenariuszu mamy tylko dwa okręty, Knox, fregatę klasy Knox i krążownik rakietowy klasy Belknap, ponieważ innych pozostałych okrętów nawodnych z tej klasy, z tego okresu, z tej strony konfliktu w tym momencie akurat nie ma. Być może ktoś uzna, że jest to ograniczenie, któremu nie pasuje, ale ja uważam, że czyni to grę fajniejszą. Więc tak wygląda generalnie to, co daje nam Epic Mod. Polecam go instalować, jeżeli spodobało wam się Cold Waters i chcecie po prostu z tej gry wyciągnąć więcej. On pozwala wyciągnąć dużo więcej i znacznie przedłuża żywotność tej gry. Natomiast no oczywiście trochę spowalnia grę na słabszych komputerach, ale myślę, że u większości z was to nie będzie żaden problem. A więc to byłoby na dzisiaj na tyle. Dziękuję za uwagę.